Piękna córka Małgorzaty Braunek wspomina mamę. Łzy same płyną. W dniu, w którym przypada 10. rocznica śmierci Małgorzaty Braunek, jej córka, Orina Krajewska, postanowiła wspomnieć swoją znaną mamę. Zamieściła archiwalne zdjęcie, na którym można dostrzec, że panie łączyła ogromna więź. Małgorzata Braunek, mama Oriny Krajewskiej, zmarła przed 10 laty. Małgorzata Braunek zmarła 23 czerwca 2014 roku. Aktorka zagrała w licznych produkcjach, to jest Dom nad rozlewiskiem, Cisza nad rozlewiskiem, Pensjonat pod różą, Bulionerzy, czy Lalka. Niestety u artystki został zdiagnozowany rak jajnika. Jej córka, Orina Krajewska, w rozmowie z Galą, zdradziła, że choć od momentu diagnozy ich życie znacznie zmieniło się i odczuwali strach i bezsilność, to jednak jej mama z całych sił próbowała zachować spokój i siłę do walki. Czasami, kiedy mama się smuciła, dzwoniła do koleżanki i uprawiały jogę miechu przez telefon. Zajrzała w głąb siebie i znalazła to, z czego potrafiła czerpać w życiu radość, aktywnie pracowała nad swoim charakterem i niesamowicie się w tym czasie umocniła, wspominała. Orina Krajewska wspomina swoją zmarłą mamę. W niedzielę 23 czerwca na Instagramie Oriny Krajewskiej pojawiło się czarno-białe zdjęcie, na którym możemy dostrzec aktorkę wraz ze swoją znaną mamą, Małgorzata Braunek. Można na nim dostrzec więź, która łączyła kobiety i czułość, jaką się obdarowywały. Znalazły się tam również fotografie artystki sprzed lat. Opatrzyła je krótkim, lecz emocjonalnym opisem. 10 lat. Tęsknię. Mama, napisała. Pod opublikowanymi zdjęciami pojawiły się liczne słowa otuchy oraz uznania w kierunku zmarłej aktorki. Podziwiano jej kunszt aktorski i lekkość w znakomitym kreowaniu ról. Bardzo lubiłam pani mamę. Pani mama była wspaniałą aktorką przez duże A. Jest pani bardzo podobna do swojej mamy. Była wspaniała i to, czym się z nami podzieliła, czyli swoim talentem, zostanie ze mną na zawsze. Tyle mamie twojej zawdzięczam, a nawet jej nie znałam. Tęsknimy bardzo, to już 10 lat. Przytulam do serca, możemy przeczytać. Orina Krajewska nie ukrywa, że brakuje jej mamy. Orina Krajewska nie ukrywała, że z Małgorzatą Braunek były sobie bardzo bliskie, przez co jej śmierć wyraźnie poruszyła młodą aktorkę. W rozmowie z Wiwą wyjawiła, że najbardziej mamy brakuje jej w codziennych sytuacjach. W takich zwyczajnych, codziennych. Łapię się na tym, że wychodzę z teatru czy kina i mam ochotę do niej zadzwonić. Albo idę na zakupy i zastanawiam się, który sweter by się jej podobał, wyjaśniła.